Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Yudi i witam was w kolejnym już materiale oczywiście z gry The Legend of Zelda Breath of the Wild. Przepraszam, że dzisiaj odcinek trochę później niż zwykle, ale no nagrywam go też trochę później, nie z wyprzedzeniem, ale no ostatnio słabo, z czasem słabo, ale postaram się to wszystko oczywiście nadrobić. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli odcinek będzie się podobać, a my wejdziemy sobie do tej, słuchajcie, kapliczki, w której to ostatnio skończyliśmy, nawet jej nie odwiedziliśmy. Zobaczmy, co się tutaj znajduje, czy warto, czy nie warto było tutaj wchodzić. No na pewno warto. Te kapliczki przy miastach to muszą być wykonane, no bo jakże to by inaczej, to by aż wstyd był. Tak więc, no, co tu dużo mówić. Swinging Flames, Shamosah Shrine. Okej. I o co tu chodzi? Tam jest jakaś skrzyneczka, znaczy skrzyneczka, beczka. Beczka, oprócz tego nie ma nic. To się otwiera. Aha. To mogę zrzucić, ale co mi to da? Co jest tutaj? A, to trzeba będzie podpalić. Dobra, czekajcie. Bardzo ważna sprawa. Czy ja mam... zapalających nie mam, ale mam zwykłe strzały, więc w sumie niech będą. To trzeba chyba po prostu tylko zrzucić. A, jeszcze chyba żaden łuk nie jest wyekwipowany, więc dobra, daj na przykład ten. No zaraz sprawdzimy, tylko żebym sam się nie podpalił. Co nie? O nie, ej, nie mogę tak wysoko? Może mogę... No kurczę, nie jest wcale tak łatwo wymierzyć. Dobra. Pali się? Pali się! Pięknie. I teraz co? Tylko żeby ta... Ej, a co jeżeli ta cała... Nie, dobra, beczka się nie pali. Czyli to trzeba po prostu ustawić tutaj i to mieć potem, wiecie, wejście. O, proszę bardzo. Idealnie. Okej, tak. Tam mam przeciwników, ale zanim tam zobaczę przeciwników, widzę, że mamy tutaj skrzyneczkę, a w skrzyneczce mamy... Stone Smasher. Ej, fajne. Fajna broń, bez wątpienia. Tu jest jakiś kołowrotek, o co biega. Tam mamy takich przeciwników, mogę ich zestrzelić? Może po prostu do nich podejdźmy, wiecie co? Może po prostu do nich podejdziemy i tyle. A może ja was, mam jakąś, ej, mam w sumie dobrą broń. Taką specjalnie na strażników, specjalnie dla was. I od razu, ja uwielbiam walczyć ze strażnikami takimi. Znaczy no chyba, że są jacyś mega silni. To wtedy to nie, ej, tu jest nowy? Co on jakiś taki obity strasznie? Nie wiem, ten w ogóle nie miał życia prawie. A może po prostu był takim... Tak, to są jakieś słabsi strażnicy, dobra. Niepotrzebnie nawet używałem tego typu broni na nich. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Mamy kolejną skrzyneczkę. No dużo skrzyneczek, już dwie znalazłem. A kto wie, czy to jest koniec, czy to jest jeszcze dużo roboty. Rubin, pięknie. Przyda się. W ogóle mówiliście mi, że tą zbroję, żeby nie kupować hełmu, bo jest jakieś zadanie na hełm. Że nawet na zbroję było jakieś zadanie, że nie trzeba było kupować jej. Takie dobre ciekawostki dajecie, przyznam szczerze. O, tu jest możliwość przejścia na górę, tylko czy tam coś jeszcze nie zostało przeze mnie pominięte? Co tu jest grane? Weźcie wy mi powiedzcie, na to mogę stanąć. O, tu z... Aha. Ej, czekajcie, mam pomysł. Właśnie, mam pomysł. A jakby tak uderzyć w to... Ej, w ogóle zastanawiam się, gdzie jest mój wspaniały Master Sword? Zastanawiam się, bo to trzeba podpalić, wiecie, te liście, tylko czy to się uda? A czy ja jak normalnie strzelę w ten sposób, to... No tak właśnie słabo trochę. A jakbym spróbował strzelić Master Swordem? O nie, nie strzelę, bo nie mam full życia. Ojejku, teraz się skapnąłem, że ja życia nie mam. No jak to tak może być? Dobra, tyle mi brakuje, więc w sumie lepiej jakieś tam kraby pozjadaj czy cokolwiek i tyle. Coś mi jeszcze tutaj przywróci takiego, coś czego mam na przykład dużo. Ropuchy? Raczej nie, raczej średni pomysł. Dobra, teraz spróbuj strzelić tym. Zobaczymy. Mogę to jakoś tak bardziej popchnąć? O shit! I co teraz? Zepsułem, ewidentnie zepsułem. Ej, a jakbym zatrzymał po prostu czas, zrobił stop time i teraz po prostu w to postrzelał. Albo nie wiem, czy to tak do końca działa, a jak strzałami. Tak, żeby wiecie, to tam zadziałało trochę dłużej, żeby... O to mi chodziło właśnie, żeby nabrało to takiej siły i że teraz ta kula spadnie gdzieś tutaj. Pięknie, ej, kula leci, tylko kula nie leci za daleko. Może trzeba stać na tym specjalnie, żeby... Nie, to chyba tylko wyrzuca te kule, otwierać to raczej nie otwieram. Dobra, powinienem, zgaduję, słuchajcie, że znaleźć coś jeszcze więcej. No dobra, to jest zamknięte. Jak my to otworzymy? Co my tu mamy dalej? To jest zamknięte. Tu coś mamy. Pewnie trzeba po prostu na tym stanąć. Dokładnie. Trzeba było na tym stanąć i teraz... O! Proszę bardzo. To się aktywuje. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Nie wiem, czy ta kula będzie cały czas przepychana na ten kołowrotek. O nie, to tylko działało przez chwilę. Najgorzej. O nie, ale zawaliłem. Dobra, to trzeba było się spieszyć, słuchajcie, i lecieć szybko. Dobrze, 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 dobrze. Ja myślałem, że tak będzie się to obracać w nieskończoność, a tu proszę, no niestety... Ej, tu jest skrzynka, może dobrze, że to zapomniałem, bo prawie bym pominął skrzyneczkę, w której jest Ice Arrow. Ej, dobra, nie żałuję, moi drodzy, nie żałuję, że jednak się cofnęliśmy. Było warto. A jeszcze się zastanawiam, czy na dole też nie było coś... A nie, bo tu jest tylko ten kołowrotek. Nie, 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 to na dole to już wszystko mam obczajone, ale Ice Arrow przydają się jak najbardziej. No dobra, tylko widzę, że po prostu trzeba to zacząć, tak wiecie. Znaczy zacząć od nowa. A nie, dobra, bo ta kula się tutaj już pojawia. Dobra, ta kula od razu już tam spada, bo już nie trzeba nic palić. Czyli wystarczy tylko i wyłącznie stanąć na tym i mamy luzik. Dobra, dawaj, otwieraj jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Kolejna skrzyneczka i po prostu jakaś kapliczka skrzynek. Skrzynka na każdym zakręcie. O, mały kluczyk. Dobra, no to zgaduję, że trzeba będzie go za chwilę gdzieś tutaj użyć. No zobaczymy. Ej, ale to się tutaj cofam tu, gdzie wcześniej byłem. No tak jakby... Tak jakby się cofam, bo tam była ta skrzyneczka. Nie wiem, gdzie było przejście. Może ja je ominąłem jakoś, nie zauważyłem. Ej, serio, nie... O, tu jest, dobra, tu jest, okej. Czyli to nie takie trudne znalezienie tego. I czy to jest już koniec? Ej, no nie wierzę, to chyba jeszcze nie koniec. Co to takie? Aha, takie coś. Dobra. Tylko teraz znowu te strzały. Wiecie, że nie mam za dużo tych strzał, niestety. Bo jak to spadnie na dole, to to się chyba nie podpali. Mam takie wrażenie, że to też trzeba chyba troszeczkę przepchnąć. No tak mi się wydaje. Dobra, a teraz... Dobra, wiecie co? Wiem, że te wybuchowe... Nie, no wybuchowymi może nie. Może dawaj te Ice Arrow. Dobra, tak trzeba to nieco przepchnąć jednak. Dobra, i wtedy rozwalę to od razu. O kurczę, nie trafiłem. Dobra, spadło dobrze? Dobrze spadło, dobra. Jakoś dziwnie, bo dziwnie, ale jednak się udało, dobra. Jak widać, te strzały się przydały. Spadło to, świetnie. I teraz pewnie znowu, żeby odblokować, trzeba to po prostu położyć tutaj. Tak, tak, jak widać. I to jest już koniec, no dziękuję bardzo, no bo ile można. Ile można jedną kapliczkę przechodzić, a szczególnie, że szło mi dość sprawnie. Po prostu ta kapliczka jest taka dość długa, jak widzicie. Ale dobrze, ważne jest to, że mamy już to z głowy. Drugi Spirit Orbik wleci, więc jeszcze dwa i do przodu, ale chwilowo zajmijmy się tutaj sprawami, które mamy do rozwiązania w Goron City. Co nie? Tutaj jest dużo roboty na pewno. Dobra, kawa musi być z rana, pamiętajcie, pamiętajcie. Jak jesteście jeszcze za młodzi, żeby pić kawę, to nie zrozumiecie, ale potem już wszystko zrozumiecie. Już za parę lat, paręnaście, kiedykolwiek, ale zrozumiecie. Dobra, ważne jest to jednak, że udało nam się to ogarnąć. Teraz tak sobie patrzę, czekajcie, z zadań aktywnych... O nie. A nie, dobra, on się nie pali, bo ja go nie mam wyekwipowanego, ale muszę uważać na to, co mam w ekwipunku. Dobra, czekajcie, zadania. The Road to Respect... A, dobra, Fugo potrzebuje tego Igneotalusa. Ale to nie jest to zadanie, które mamy zaznaczone. Zadanie mamy Boska Bestia Vah Rudania. Dobra, udajmy się w ogóle po tej ścieżce, bo tu mamy w ogóle jakąś chyba... Oho. Mamy ścieżkę. Proszę, jak go zatrzymałem sprytnie. Po prostu genialnie wręcz. I co, mogę go teraz nawalać? Co to jest? Ej! Co to za jakieś wielkie, dziwne rzeczy? Słuchajcie, tu jakieś ptaszyska latają. Ja nie wiem, czy one są niebezpieczne. Czy można... Ej, może można ich dosiąść? Czy ona wbiegła w lawę? Nie no, chyba nie. Chyba nie. Ej, czy w ogóle składniki, które były na ziemi, spłonęły? Jak tak można? Oż ty! Dobra, chodź tutaj. Ja muszę częściej używać, słuchajcie, tego zatrzymania. Dobra rzecz jednak. Aż czerwony się zrobił, jak odlatuje. Pięknie. Ej, dobre to jest. Nie no, Stasisa trzeba jednak używać częściej. Mieliście rację. Dobra, gdzieś tutaj idę i to jest opuszczona północna kopalnia. Okej. I mamy tutaj nawet jakiegoś... Proszę, to jest on chyba. To jest chyba ten Goron, co nie? Drag. Co dzisiaj? Tak dużo ludzi w ogóle... Tak, zapytajmy się go, kim jest po pierwsze. Chcę wiedzieć, kim on jest i kim jestem ja. Nazywają mnie Drag. Od czasu, kiedy pojawiła się boska bestia Vah Rudania, to wszędzie jest tutaj mnóstwo lawy. Jest tutaj za ciepło. I potwory przez to są w okolicy. I szef kazał po prostu sprawdzać tą okolicę, mieć na nią baczność. Tak. Czy coś jeszcze? Powiedzmy, zapytajmy się, gdzie ja dokładnie jestem, co nie? To mnie interesuje. Czyli tak, to jest opuszczona północna kopalnia. Okej. For rupees. Dobra, czyli takie wasze motto powiadasz mi. No dobra, bardziej to teraz mnie interesuje już tylko i wyłącznie. Tak, przez potwory nie mogą kopać, kumam. Czy wiesz coś o Yunobo? Taki nieznajomy jak ty pyta o Yunobo? Szef kazał? No cóż, więc powiem ci lepiej, gdzie jest Yunobo. No, lepiej mów. Wow, tam się udał. Dobra, udał się tam po jakieś po prostu tabletki przeciwbólowe, tak? Po coś takiego, co może mu pomóc, ale nie wrócił stamtąd. No kumam, to miejsce jest bardzo niebezpieczne. A więc nie powinieneś go szukać. No wiesz co, ja chyba tam posłucham siebie samego jednak. W ogóle, ej, co my tutaj mamy? A, znowu ten Iron Sledgehammer, ale nie mogę już mieć więcej broni. No, zdarza się. Zdarza się. To jest w ogóle, co to jest? Jak to wszystko się dziwnie prezentuje. A mogę na to wejść jakoś? Hej, stój! To jest boskanion. Tak, nie mogę niczego dotykać. Aha, dobra. Czyli nie mogę tam za bardzo podejść. A to by mnie, wiecie co, ja nie wiem, czy to by nie działało na zasadzie jakiegoś wystrzelenia mnie. Pewności nie mam niestety. Aha, tam już widzę przeciwników. Ej, mam pomysł. Mam te moje wybuchowe strzałki. I myślę, że z nich skorzystamy. Co jest? O, nie wierzę! Nie wierzę, ludzie, w to, co się wydarzyło. Wybuchowa strzała wybuchła mi w łapie. Przez ten ogień, że tu jest tak ciepło. Ej, no, to przyznam, że jestem mile zaskoczony. Ej, oni sami powinni wybuchnąć, jak próbują z czegoś takiego w ogóle korzystać. Ja pierniczę, i te materiały naprawdę płoną, słuchajcie, te ich, wiecie, części, które moglibyśmy podnieść. O, Fire Arrow, dobra, to podnoś, świetnie. A nie, bo oni nie mieli wybuchowych. Ale masakra jakaś, co tu się dzieje normalnie. O, shit. O, shit. Ej, namierzyli mnie, cwaniaczki. Dobra, dawaj ich tam. Też ich ponamierzajmy. Muszę chyba wyżej strzelić, żeby dostali, ta? A jeszcze wyżej muszę strzelić chyba. Dostaną w końcu, dobra, jeden dostał. Ale wolę nie mieć tutaj na głowie gości, którzy do mnie strzelają z tak dużej odległości. Dobra, załatwieni, dziękuję bardzo. Tutaj jest to ciepłe powietrze, które nas będzie przenosić, wiecie? Już to widzę. Że możemy z tego skorzystać, pięknie, dokładnie, tak jest. Dobra, jesteśmy, przeszliśmy dalej. Ale rzeczywiście potworów, no po prostu od groma. Bardziej mnie interesują te wasze nawet, znaczy łuk też się tam przyda, oczywiście. Oho. No to fajnie. Czekajcie, dobra, trafię go. Dostał, dobrze, że padają na hita, tyle dobrego. Dobra, załatwione. To gdzie teraz? Gdzie teraz? Tak się zastanawiam, to mnie podniesie, prawda? No tak, to powinno mnie podnieść. Przynajmniej na to wychodzi. Pięknie. Dobra, więcej strzał. Lubię te Lizalolfsy, zawsze mam problem z wymówieniem ich ksywy. Te jaszczury po prostu. Lubię je, bo wiecie co, one zawsze mają jakieś tam rodzaje tych strzał i w ogóle łuki też dobre. Ten to chyba jakiś, nie wiem, ma jakiegoś boosta też przy okazji. No serio, gdzie wy tam znowu jesteście? I mają te zapalające wszystko. Ale ja już z wybuchowej nie skorzystam. Dobra, jeden dostał. Dobra, jeszcze żeby drugi tak dostał. Shit! Jezu, przeżyliśmy, ale prawie się stąd, widzicie, zapadłem. No, trzeba uważać. Dobra, rozwalaj to. Więcej flinta. Już nawet nie pamiętam, czy ja wykonałem to zadanie jest takie, gdy ktoś potrzebował chyba tego flinta ode mnie. Nie pamiętam za dobrze. Dobra, gdzie dalej? Gdzie dalej? Tak, idę cały czas przed siebie, więc chyba idę dobrze. Ej, a zobaczmy... A, bo to jest chyba w ogóle po to, żeby, zobaczcie, coś takiego robić. Co nie? I teraz patrzcie, zobaczymy. Uuu. A którym się strzela? Czekajcie, bo to trzeba którymś strzelić. O, tym się tylko obraca? Tak, tym się tylko obraca, to są działka normalnie. Ej, ja bym chciał strzelić tam, bo tam są przeciwnicy, tylko... Tylko dobre pytanie, jak to się strzela? Żeby oddać strzał tym czymś. Na pewno gdzieś... Coś takiego musi... A nie, dobra, wystarczy, że to zdetonuje, bo tam jest kamień chyba. Dobra, patrzcie na to. Tak jest! Ej, świetne! Kurde, gdybym ja zauważył, że to wcześniej działa na tej zasadzie. Pięknie, dobra. No to super, przeciwnicy załatwieni. Teraz rozumiem, że muszę gdzieś w tym kierunku się udać. Ej, tylko nie za szybko. Tutaj nie wiem, czy są te podmuchy ciepłego powietrza. Dobra, tu jest na pewno podmuch ciepłego powietrza. To skorzystajmy z niego, super. Jestem już chyba bardzo niedaleko. No, coś tam zawsze wyskoczyło. Uuu, ile materiałów, no jasne, jestem w kopalni tutaj i jeszcze skrzynka. To jest w ogóle shrine w okolicy. Trzeba się rozejrzeć dobrze. Ice Arrow, kolejne Ice Arrow. Na takim cieple to widzicie, lodowe częściej się spotyka. A te młotki są fajne. Raz się tłucze, rozwala się. Takie fajny młotek, co nie? Taki fajny, spoko. Tamtych bym zestrzelił najlepiej jakoś. I może nawet, znaczy no dobra, no już nawet nie wiem, czy to działko gdzieś tu jest w pobliżu. Może i by gdzieś było, ale... Dobra, jeden dostał, muszę mniej więcej na tę wysokość chyba próbować. I... Serio? Chyba dosłownie pod nogami mu strzeliłem. No serio znowu? Ja nie wiem, czy to za wysoko, czy za nisko. Nie, za nisko. A spróbujmy wyżej. No, dziękuję bardzo. Już do mnie nie będą strzelać. A jestem już w odpowiednim miejscu i tutaj chyba jest kapliczka. Co nie? Na samym szczycie. Na to wychodzi. O, tu jest coś w ogóle poblokowane, a ktoś tam się znajduje. Ktoś tam mówi coś. Nie może stąd wyjść. Dobra, raczej nie mogę tego niszczyć w taki sposób. Wydaje mi się, słuchajcie, że muszę skorzystać z jakiegoś działka, żeby go uwolnić. Tam jest jedno. Tam jest jedno i być może to z niego trzeba skorzystać. Zaraz zobaczymy. Chodźmy tutaj. Muszę jakoś pomóc, bo to jest na pewno ten Goron, no bo któż by inny. Ej, da się z tego korzystać też jakoś spoko? Dobra, przede wszystkim trzeba to obrócić. Dawaj tu. I teraz... Wiem, tam pewnie jest też kapliczka, tam gdzie on sobie siedzi. Dobra, to czekamy. Tylko nie wiem, czy to nie trzeba, wiecie co, w idealnym momencie tak jakby. I... strzału. Kurczę. No tak jakby chyba o to chodzi rzeczywiście. Ale źle trafiłem. Dobra, będziemy próbować, aż się w końcu uda. I... Chyba znowu za wcześnie. No jak nie, kurczę, tak to tak, dobra. Zaraz się powinno udać. No trzeba to na pewno zestrzelić. Dobra, przywal w to jeszcze raz. Tak, nie za wcześnie, nie za późno, może teraz. Pięknie! O to chodziło. Doskonale, doskonale. I... Co tu się dzieje? Ej! On był jakąś aurą otoczony, czy o co chodzi? Nie mam bladego pojęcia. Zaraz się do niego wybierzemy. Tylko czy będzie tak łatwo się wybrać? Dobra, nie no, ja i tak dam radę wspiąć się tutaj na luzie, więc spokojnie. Dobrze, że ta moja paralotnia się nie pali, prawda? W takim upale. Dobra, chodźmy do niego, pogadajmy sobie. Och, oh no, Goro. Oh man, what am I gonna do? Monsters! They're here! They found me! Help! Huh? A więc to jest Yunobo. Jakiś strachliwy trochę. Nie jestem potworem, stary, spokojnie, ja cię uratowałem. Nie martw się, witam cię, witam. Tak, to jest Hylian. Dokładnie. Jesteś tu jednym z tych, którzy przyszli mnie uratować. Dziękuję ci, bracie. Co cię tutaj sprowadza? Szukam Yunobo. Och, a więc jestem. Boss powiedział, żeby mnie znaleźć. Dzięki Bogom. Tak, bardzo się cieszę, że mnie uratowałeś. Mam na imię Yunobo, ale wszyscy na mnie mówią Yunobo, no kto by pomyślał. To ma sens. Przybyłem tutaj zdobyć... A, bo on przybył te tabletki przeciwbólowe dla szefa na ten jego ból pleców. Rozumiem, ale tak, magma bomby spowodowały tutaj po prostu, że skały zapadły się, ucinając dostęp mu, no rozumiem. Dokładnie jak rozwaliłeś te skały? Tak, with a cannon, dokładnie, Użyłeś boss cannon? To jest bardzo ciężkie do użycia, myślałem, że tylko szef może ich używać. O, proszę, widzisz, a jednak sobie radzę. Och, prawie zapomniałem, to nie jest czas na to, żeby rozmawiać. Muszę dostarczyć przesyłkę tak szybko, jak to możliwe. Wybacz, muszę już iść. To później tam u szefa się spotkamy. Jasne, nie ma sprawy. Jako nagrodę. Tak, będzie nagroda dla mnie, super. No, żegnaj, Yunobo. Ale oni się fajnie przewieszczają, masakra, to jest świetne. Ale ja bym jeszcze tam nie przechodził, ja tutaj chcę zwiedzić to miejsce. Bo tutaj jeszcze jest kapliczka, prawda? W ogóle tu są skrzyneczki, tu jest dużo fajnych rzeczy. Tu jest w ogóle jakiś Cobble Crusher. Ej, dobre... Ej, ale to chcę otworzyć. Dobra, zaraz zobaczymy, może mam jakieś zbędne bronie. Ice Arrow, no wszędzie Ice Arrow. Spoko, mogą być. A tutaj 50 rupii, okej, też się zawsze przydam. Mogę tutaj coś poniszczyć. A, tutaj też są rupii, proszę bardzo. No widzicie, takie czerwone, niebieskie, niebieskie +5, czerwone +20, więc no zawsze to coś jest. Co nie? Takie... O, i 50 jeszcze jedno, nie no, warto to wszystko niszczyć, ewidentnie, słuchajcie, wbijacie, to niszczycie. Dobra, zastanawiają mnie właśnie bronie. Ja mam tutaj jakiś tree branch, to tutaj też jest drewniane, tego też nie chcę. O, one i tak płoną od razu, pozostawione na ziemi, niezłe, co nie? No nie ma co. Dobra, lepiej zainteresujmy się tym, gdzie tutaj może być kapliczka. Może gdzieś tutaj na górze, no głupio byłoby tutaj już stąd wyjść. A na górze nie ma samej? Ej, może jest na samej górze? Zaraz się przekonamy. Czy ja w ogóle dobrze idę, czy gdzieś na dole? O, a tam mnóstwo Luminous Stone'ów. Też spoko, ej, jest pick-up do podniesienia. I wiedziałem, że to musi być korok, a jak żeby inaczej, to jest idealne miejsce, żeby korok się znajdował. Siema, koroku. Wracaj tam do swojego lasu najlepiej, a nie siedzisz tutaj. A ja mogę to podnieść, po prostu rzuć tym. O kurczę, chciałem rzucić to do magmy, a zamiast tego spadło gdzieś tutaj. No dobra, ale... Ojej, zapomniałem użyć paralotni. Chwileczkę, w którą stronę jest to? Czekajcie, nie w tę. Tak jakby tutaj gdzieś to było. Może ja tego nie widzę tak dokładnie. Ej, no gdzieś to jest, słuchajcie. Dobra, weź wyląduj. Tu gdzieś musi być kapliczka, no nie ma innej opcji. Nawet nie ma innej opcji po prostu. Tylko gdzie dokładnie? Tak się patrzę na tą skałę, co nie... Ej, to mnie interesuje. Widzicie to, co jest tam na dole? Da radę to jakoś zestrzelić, ale nie wiem do końca, czy to jest na pewno to. Ale na dole jest coś takiego dziwnego. Ej, dobra, sobie zrobię robotę, zajdę sobie tutaj na dół. Chciałbym wiedzieć, co to jest w ogóle. Ej, to jest chyba... A może to jest wróg? Może to jest ten taki tentalus cały, nie wiem. Ej, nie wiem, zrobię coś szalonego, ale podlecę tutaj. Ej, no dziwne to jest. Tak jakby tutaj się miała znaleźć kapliczka naprawdę. Ale no raczej tego nie rozwalę. O, jeszcze wykorzystaliśmy moc urbosy. Nie do końca tego chciałem. Ale no spoko. Powiem wam tak. Nie no, to tak jakby mi lokalizuje Shrine'a trochę w innym miejscu. A może tutaj trzeba gdzieś jeszcze postrzelać w jakieś odpowiednie, wiecie, ciekawe miejsca. No zaraz zobaczymy. O, tu jest jeszcze do rozwalenia to. Pięknie. Dawaj, jakieś może drogocenne kamienie w końcu się znajdzie, a nie tylko takie, wiecie, mniej cenne jak te ambery po 30, ale 30 tak się zbierze troszeczkę. Ej, nie no, tu jest na pewno, słuchajcie, tu musi być po prostu ta kapliczka, no nie ma takiej opcji. żeby ona się tutaj nie znajdowała. Znajdę ją. Dzisiaj już nie będę się tym bardzo zajmować. Wrócimy się tutaj na spokojnie. W tym momencie jednak chodźmy tutaj do Goron City, ponieważ chciałbym dowiedzieć się, jaki będzie nasz kolejny cel. Jak tam wróci, czy wrócił już właściwie Yunobo do swojego szefa, czy tabletki przeciwbólowe pomogły, czy ten jego kręgosłup przestanie go tak bardzo nawalać. No, mamy nadzieję, że tak, ale no zobaczymy, zobaczymy. To mnie interesuje bardziej na razie od jakiejkolwiek kapliczki. Zobaczmy tą okolicę. Da radę jakoś szybciutko zlecieć? O, w dupę, ale trochę szaleństwo zrobiłem tak lecąc. Jeszcze do magmy spadnę i tyle. A tu się mogę jeszcze unosić, o, pięknie. Dobra, tutaj już jest szef, proszę bardzo, jest Bludom. Och, to jest ten mały, tak, podróżnik. Yunobo powiedział mi, że mu pomogłeś, bracie, jako to jest nagroda dla ciebie. Fireproof Elixir, no dzięki, ale nie wiem, czy aż tak bardzo potrzebuję. Tak, te tabletki już działają. Daruk z Legacy. Daruk to był chyba ten inny czempion po prostu, co nie, z tego miasta. Daruk, zapytajmy się o niego dokładnie. Nie słyszę się o Daruku, to jest czempion Goronów. Dokładnie, znaczy był. Widzisz tą statuę tam? To Daruk. Którą statuę? Chyba się nie przyjrzałem jej bardzo. Wcześniej przynajmniej. Będziemy mieć wspomnienie pewnie z tym związane, co nie? Just look at all those delectable rocks sprinkled on those mountains. Mighty tasty. I may not know a whole lot about this Calamity Ganon thing, but mark my words, I'll protect this land of ours to the death. Right, little guy? Whoa. Hey, by the way, congrats on becoming the princess's appointed knight. That's a really big deal. Protecting the king's daughter. No pressure. Seriously though, the princess is a strong personality. So strong, she can't quite see the range for the peaks. Remember that, and you'll be fine. Huh? What the? What was I saying? That was a little strange. As far as I know, Death Mountain has been quiet for decades. But if the mountain is shivering enough to send out a bunch of boulders that size, then never mind. Forget I said anything. Już wtedy zaczęło dziać się coś dziwnego. Góra zaczęła się przebudzać. Ale w ogóle zobaczcie, oni mają taką specjalną zdolność właśnie tworzenia takiej aury ochronnej wokół siebie, rozumiem. No dobra, tak, co w ciebie wstąpiło? Hylianie są naprawdę dziwni. W każdym razie Yunobo jest... teraz on jakby przejął funkcję tego czempiona i to on będzie musiał pewnie pomóc tutaj, wiecie, w przejęciu tej boskiej bestii. Rozumiem. Okej. Dobra, normalne kule nie działają na niego, rozumiem. To już wystarczy. Trzeba pozbyć się Rudanii. Uuu, chyba znowu podziałało. Czy wszystko z tobą w porządku? Tak, tak, prawie. Głupi podróżnik. Oczywiście, że nie, wszystko ze mną w porządku. Tak, dzisiaj już raczej nigdzie nie pójdzie. Oj, no to się nachodziłeś. Tak, powiedz Yunobo, że jednak dzisiaj się tam nie wybierzesz. Powinieneś udać się na Eldin Bridge. Dobra, czyli kolejne ciekawe miejsce, do którego trzeba się udać. Bardzo dobrze. W to miejsce, dobra. Ja mówię, ja sobie tutaj muszę znaleźć, gdzie to dokładnie znajduje się ta kapliczka, bo wydaje mi się, że na tej górze, gorzej jak nie na tej górze, tylko na przykład, nie wiem, gdzieś tutaj. Ale ta góra śmierci, no, dość spora, bez wątpienia. To jednak tyle na dzisiaj, moi drodzy. Nie zapomnijcie standardowo zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli odcinek się podobał. A to tyle na dziś. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!